Każdy mecz dla nas jest ważny i myśmy postanowili wspólnie z drużyną, że chcemy każdy mecz wygrać, chcemy osiągnąć ten końcowy sukces, czyli awans do drugiej ligi. I ten z Aleksandrowem jest tak samo ważny jak następny mecz w Ełku. Nie wiem, czy ten w Ełku jeszcze będzie ważniejszy. Wyraźnie widać, że w Aleksandrowie ogromna mobilizacja na mecz z Widzewem. Natomiast u nas chyba te przygotowania przebiegają tak jak do każdego innego spotkania. Tak, oczywiście. To jest najgorsze, jak się ktoś napina na tylko jeden mecz i przygotowuje się na jeden mecz. Może ten mecz nie wyjść, bo to jest piłka i wtedy jest klapa. My przygotowujemy się, na, tak jak już wcześniej powiedziałem, na każdy mecz i tak jak mówię, że zawsze ten następny mecz jest najważniejszy. Ze zdrowiem zawodników coraz lepiej, te możliwości kadrowe drużyny z meczu na mecz coraz większe. No, można powiedzieć, że wszyscy są zdrowi, oprócz Olka Kwieka, ma problemy z kolanem, tydzień czasu musi odpocząć, więc on nie jest brany pod uwagę. Pozostali wszyscy są do dyspozycji. Czy można się spodziewać jakichś roszad kadrowych w stosunku do meczu sprzed tygodnia z Wartą w Sieradzu? Nie, raczej nie będzie żadnych roszad. Wraca Kozłowski na pozycję prawego obrońcy. Choć nie można do Millera mieć pretensji, jest to zawodnik uniwersalny i zawsze nam w takich krytycznych momentach, zwłaszcza jak są te żółte kartki, kontuzje, on jest zawsze do dyspozycji. Myślę, że to można powiedzieć, jest mecz o 6 punktów, ale podchodzimy do niego jak do każdego innego meczu, czyli mega zmobilizowani i z takim celem, aby wygrać to spotkanie. Tak? Nie jednym meczem się wygrywa ligę, tylko po prostu trzeba wygrywać wszystkie, więc tak jak mówiłem, podchodzimy do każdego meczu tak samo. Jestem pewien, że zagramy jutro dobre spotkanie, w końcu u siebie na stadionie, z ładną płytą, będzie możliwość pogrania piłką, więc myślę, że wszystkie tutaj są za nami i wygramy ten mecz. Marcin, nie mogłeś zagrać z powodu nadmiaru żółtych kartek w meczu w Sieradzu. Czy masz taki głód piłki, żeby znowu wrócić na tą swoją prawą stronę? Tak, oczywiście, że głód piłki jest, aczkolwiek nie próżnowałem, bo grałem w rezerwach 90 minut, więc można powiedzieć, że w tym rytmie meczowym cały czas jestem, no ale wiadomo, tu jest walka o szczytny cel, o awans, więc dochodzą kibice, dochodzą emocje, dochodzi presja, ale na pewno ten głód piłki jest i pokażę to jutro. W Aleksandrowie wyraźnie mobilizują się na mecz z Wami. To widać choćby po wpisach internetowych, to widać także po ich zapowiedziach, jak ten mecz traktują. Mogą traktować, no każda drużyna się mobilizuje na nas, można powiedzieć, dwukrotnie. My musimy się zmobilizować, a nie trzykrotnie, bo jesteśmy Widzewie. Nikt się nie położy przed nami, bo mamy najlepszą drużynę. My musimy to udowodnić na boisku i myślę, że jutro to pokażemy.